Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii, gdzie będę prowadził Raw w WWE 2K24 MyGM. Niedawno zakończyłem serię SmackDown, gdzie mówiłem, jak nie za dobrze mi się tam grało i po prostu chciałem zresetować i zrobić na nowo tutaj jakąkolwiek karierę, jakimkolwiek brandem i wziąłem na ankietę trzy brandy: Raw, SmackDown i CW. Wygrało Raw i jeśli chodzi o to, jeśli ktoś jest zmartwiony, że chciał zobaczyć ECW, chciał ponownie zobaczyć SmackDown, tylko że tym razem ja bym to zrobił troszeczkę lepiej, to mogę zapewnić, że po Raw na pewno zrobię MyGM i CW, pewnie potem jeszcze SmackDown. Lubię ten tryb, tylko właśnie ten tryb muszę zrobić lepiej niż ostatnio, bo jak ten tryb będzie dobrze zrobiony, to naprawdę będzie mi się tutaj bardzo fajnie grało. ECW wiedziałem, że na pewno zrobię, bo ECW to jest coś, co jakby brand, który na pewno chciałem prowadzić, więc właśnie teraz zajmiemy się Raw, bo to wygrało ankietę. Potem właśnie myślę, że zrobię ECW i potem pewnie SmackDown pomnie i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Postanowiłem, że będę sam tutaj GMM Raw. Jest to oczywiście moja postać z My Rise. Kto ogląda My Rise, no to zna tą oczywiście postać. Jestem to ja sam. Zrobiłem właśnie tutaj w 2K24. Myślałem na tym, kogo te wziąć. Nie ukrywam, że szczerze mi najbardziej kojarzy się, jak zacząłem oglądać, to GMM Raw był John Laurinaitis. Ale John Laurinaitis, patrząc na to, jakie rzeczy na niego wychodzą w ostatnich czasach, to jakie wychodzi, już tutaj teraz nie, no ale w ostatnich latach jak wychodziły, no to szczerze myślę, że wolę nie brać go tutaj, więc postanowiłem, że wezmę siebie tutaj. Myślałem nad Ericiem Bischoffem, ale pomyślałem sobie tak, na ECW będę, myślę, że to nie jest niespodzianka, że będę chciał Paula Heymana, żeby był GM-em ECW, bo jednak Paul Heyman mi się kojarzy z ECW najbardziej. Na SmackDown to nie wiem, może też jeszcze kogoś wybiorę, a po prostu pomyślałem sobie, że może teraz ja sam jakby sobą będę może pisał i sam będę tutaj GM, a więc wybieram tutaj Raw. Tutaj wybiorę, jak będę prowadził ECW, to będę chciał walkę z trzema brandami, a jak jestem tutaj, to chcę chyba tylko naprzeciwko szczerze SmackDown. Bo jak będę ECW, to będę chciał walczyć i ze SmackDown i z Raw, czyli jakby trzy brandy. Tutaj myślę, że wybiorę po prostu 1v1, można powiedzieć. Kto będzie prowadził SmackDown? Kto będzie prowadził SmackDown? Może to być, a może nie, bo Teddy'ego Longa już wybieraliśmy. Adam Pearce chyba walczyłem ostatnio, więc Sonya Deville, Stephanie McMahon, Xavier Rusta, The Briz, Eric Bischoff, Mick Foley. Może William Regal. A może Mick Foley. Mick Foley bardziej się kojarzy oczywiście z Raw. Z kim chciałbym powalczyć potencjalnie? Nie wiem w sumie sam, kogo bym tutaj wybrał. A niech będzie Mick Foley. Może być Mick Foley. Dobra, więc tak jak już mówiłem, będzie to 1v1, Raw kontra SmackDown, a jak właśnie będę prowadził ECW, a w przyszłości może nie skreślam jakiejś okazji, gdzie będę na przykład 4, choć to jest jedna zła rzecz, mam wrażenie, że po prostu roster, nie, z drugiej strony roster jest dość duży, ale jak się aż dzieli to na 4 brandy, to nie wiem. No zobaczymy, na razie jednak skupmy się na tym. Tutaj jesteśmy na to gotowi, żeby przechodzić tutaj dalej. Tak, tutaj będziemy już nie zmieniali, a więc właśnie teraz tak, jeśli chodzi o te rzeczy, to myślę, że to nie muszę zmieniać, jakby budżet, nie będę jak ostatnio dawałem, ale dam największy, bo wiem po prostu, jak dużo pieniędzy na to idzie, więc mówiłem od początku, budżet musi być jak największy, bo niestety, żeby zdobyć tam naprawdę, nie wiem, najlepsze postacie na miesiąc tylko, trzeba wydawać około 100 tysięcy, to jest naprawdę, powiedziałbym, że według mnie, patrząc na to, jak wyglądał to rok temu w 2K23, to jest dość duża przesada, bym powiedział, naprawdę. Jeśli chodzi o player order, default może być, shake-ups mogą być i to jest właśnie draft pool. A więc tutaj wydaje mi się, że będę musiał tutaj zrobić jakiś draft pool. Zakładam, że local to wiadome, inactive, że nie ma pewnie osób tych w ogóle, active, które pewnie są w drafcie. Kontrakt, że można pewnie podpisać ich, więc no zobaczymy. Myślę, że tutaj będę miał chciał osoby takie, które walczą, czyli no The Rock niby w rzeczywistości wiadomo, że wrócił, ale nie wiem. Jak już to właśnie on na przykład, nie wiem, jako kontrakt na przykład, że można byłoby go podpisać w taki sposób. Tak samo przed, myślę, że po prostu ja to sobie poustawiam wszystko i za chwilę wrócę, bo nie będę tracił czasu tutaj na tym, żeby właśnie to robić, więc teraz zrobię szybkie cięcie, poustawiam to, jak chcę, żeby każdy był i wrócimy do tego. Dobra, ustawiłem to już wszystkich, a więc kontrakt to jest, przynajmniej ja mam nadzieję, że tak to rozumiem, kontrakt to są osoby, które można właśnie jakby nie na początku, że w drafcie ich nie ma, ale później można ich jako kontrakty, więc osoby, które mają właśnie kontrakt, są osoby, które nie będą w drafcie, ale później będzie można ich na przykład podpisać, więc właśnie można powiedzieć, że kierowałem się po prostu tym, jak ja chcę, żeby było, dlatego inactive, dlatego właśnie tutaj ja nie będę mówił po kolei każdego, oczywiście będzie widać, to inactive to są osoby, które po prostu nie można nawet wybrać, po prostu pomyślałem sobie, że tylko osób jakby nie chcę, żeby tutaj można powiedzieć były w tym po prostu, no nie były tutaj jakby możliwe nawet do podpisania w kontraktach, a no, czyli to w sumie trzy rzeczy są, tak? Jeszcze oprócz tego jest active też jeszcze, tak?
Tak, active no to oczywiście osoby, które są w drafcie. I to tyle, tak? Inactive, nie ma ich w ogóle. Active są od razu w drafcie. Kontrakt to, że można ich podpisać. A lokal, no to wiadomo. To są też, no chyba wiadomo, co jest lokal, dlatego właśnie tak to wygląda. No i teraz mogę każdego pokazać po kolei. Tutaj każdy, kto chce, może sobie po prostu stopować, jeśli go to interesuje. Koło tutaj właśnie dałem na active, inactive, na kontrakty. Na lokal, no to wiadomo, że lokal to nie zmieniałem. Osoby, które są lokal tamte stworzone postacie. Propos stworzone postacie, ja nie wiedziałem, zapomniałem o tym, że można tutaj stworzone postacie dodać, więc mam akurat dwie stworzone postacie tutaj u siebie, które właśnie używam w Universe Mode, dlatego ich dodałem, bo to są też osoby, które normalnie w rzeczywistości, jedna osoba walczy normalnie w WWE, a druga walczy w AEW, ale jest legendą WWE, dlatego jak już tutaj go mam, pomyślałem go, a może go zmienię jednak na kontrakt, bo Andrade mam na Active, a druga osoba właśnie, o której mówię, to jest Edge i myślę, że Edge może dam go na kontrakt w sumie, że można go właśnie podpisać kontraktem. Po prostu go nie ma obecnie w WWE, więc w sumie może bym coś takiego zrobił. Myślę, że tak bym to właśnie zrobił. Myślę, że tak to zrobię, że myślę, że właśnie Edge'owi ostatecznie to zmieni na koniec. I ostatnia strona. No właśnie, myślę, że dajmy go na kontrakt. Popularity mogę zwiększyć, a wiemy co nie zmieniłem, style nie zmienię, tak, jeszcze bym to zapomniał, style muszę pozmieniać style, czyli Edge'a na kontrakt, style, każdemu dam specjalist, tak jak już mówiłem, bo nie chcę takiej sytuacji jak było ostatnio, że będę robił dużo lepsze pojedynki, ale przez style nie będą dobrze dobrane i będzie źle oceniane, dlatego każdemu dam specjalist styl, żeby były te same style. Więc to jest jedna rzecz, zmienię to jeszcze właśnie rzecz. Popularity znaczy w sumie, czy powinienem zmieniać popularity? Może jedynie tym stworzonym postacią, bo stworzonym postacią mogę, bo no to jakby, myślę, że gra jakby nie wie może po części, kto jest popularny, kto nie. A tak, no to reszta to tak jak gra uważa, tak to popularity zostaje. Więc jeszcze właśnie pozmieniam te style i będziemy gotowi. Pozmieniam te style i tutaj też ten popularity i będziemy gotowi. Teraz chyba już mam wszystko gotowe, bo już poustawiałem te wszystkie rzeczy, czyli to oczywiście style, żeby każdy miał ten sam, no i chyba właśnie jesteśmy gotowi, mam wrażenie, że już jesteśmy gotowi. Myślę, że to jest w sumie, będę to używał pewnie do każdego, w sumie będę do każdego to używał, bo ten draft pool jest taki właśnie jak chcę, tylko czasami ja przed nie wiem, do ECW przed nie wiem, może niektóre osoby bym bardziej chciał albo bardziej nie chciał przed. Może kiedyś robiłem przed właśnie, jakby można powiedzieć GM legendarnie, przed właśnie myślałem nad takim jednym planem, żeby kiedyś zrobię, przed wziąć, tylko nie można robić starszych aren, ale jakbym przed wziąć, nie wiem, jakiś starszy roster, przed tych lat, początków 2000, przed tych 2000 lat, przed taki roster, pościągać osoby z community creation, to mogłoby też być ciekawe. To mogło być dość ciekawe. Select, tak? Dobra, więc autodraft off, match unlocks. Start with all matches, types unlock, tak. Nie, to myślę, że normal. Ostatnio chyba też miałem normal. Więc tak, pewnie zostawimy. No pewnie tak zostawimy. Tak, już mówiłem, najwięcej ile mogę, daję pieniędzy. I tak pewnie ciężko będzie. Zobaczymy jak to będzie tak pieniężnie wyglądało. Default, tak, to może być. Players take turns in same order every week, determined by the order that brands were selected. To spoko, shake-ups są. Custom draft pool mamy. Auto draft off, match unlocks classic, tak? Start with all matches types unlocked. No tak. Więc tak by to wyglądało. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy chyba gotowi. Chyba jesteśmy gotowi na to, żeby zaczynać ten draft. Wiemy oczywiście, jak działa draft. Dobra, my zaczynamy jako pierwsi. Kto jest moim pierwszym pikiem w całym rosterze? Czy naprawdę Remy... Chciałem kliknąć, żeby sprawdzić, jak on sobie jakby... Źle kliknąłem, powinienem to kliknąć, właśnie kwadrat, ale... Czemu te osoby kosztują aż tyle pieniędzy? To nie jest przesada? Mam wrażenie, 500 tysięcy do Reja jakby, powiem tak, ja muszę z tego wyjść to zrobić na nowo, bo ja jakby nie chciałem Reja z pierwszym wyborem, ja chciałem zobaczyć właśnie, chciałem, kliknąłem X, a powinien kliknąć kwadrat, to chciałem właśnie zobaczyć, jakby, bo myślałem, że mogę podpisać kontrakcję na krócej niż, no dobra, ale, no właśnie to jest ten problem, za drogie są te osoby, naprawdę, Rey Mysterio 500 tysięcy to jest niesamowite dla mnie, a dość ciekawe na przykład jest dla mnie, że na przykład gdzie jest, że nie wiem, to jest dość ciekawe, bo... Czemu nie ma przed tutaj Romana Reignsa, przed załóżmy? Czy to, nie wiem, mnie troszkę to dziwi. Nie ma przed Romana Reignsa, jak tak patrzę.
A Roman przecież chyba był. Dawałem go na pewno, musiał na pewno być. Nie, muszę zrobić na nowo, z tego względu po pierwsze, że nie chciałem Rea z pierwszym bola, dlatego muszę to zrobić na nowo. Dobra, jestem tutaj ponownie i tym razem nie wybierzemy Rea Mysterio, ale czemu Rey Mysterio masz 500 tysięcy? Czy to jest przez jego... Pewnie przez to, że ma to 25 jakby, czy jakby, no nie wiem, jak to nazwać. On już jest... To już nie jest Icon, a Legend, czy tam chyba Immortal, chyba coś takiego, dlatego pewnie, ale... No to jest właśnie to, o czym mówię. To jest przesada, jak drudzy niektórzy są zawodnicy. Przecież on mi... No bierze jedną, nie wiem, nie chcę tak na szybko tutaj liczyć, z jedną siódmą i gdzieś około bierze pieniędzy. Sam Rey na przykład, to jest przesada naprawdę. Dobra, mój pierwszy wybór w tegorocznym tym drafcie tutaj, kogo bym chciał wybrać, właśnie na to jest pytanie. Myślę, że wybiorę Romana, myślę, że Roman Reigns jest definicją pierwszego piku. Oni biorą Sefa, czyli tak samo go stanę, żebym też wzięli Sefa, no dobra. Mamy Romana. Weźmy teraz Cody'ego, do tego mamy Romana i Cody'ego. Oni biorą Becky niestety. No to ja wybiorę Rhea, jak oni już idą po jakąś zawodniczkę, to ja wybiorę Rhea, żeby nie zabrali Biggie. No dobra, mamy takich dwóch naszych main cardowych, można powiedzieć, takich dwóch mamy main eventerów naszych. Myślę, że mógłby się przydać potencjalnie jeszcze jeden na pewno. Jest Randy, jest The Fiend, nie ukrywam, że The Fiend brzmi bardzo ciekawe. Ja tutaj widzę, pomimo, że on jest aktywny, to nie ma tej Johna Cena na przykład. Pomimo właśnie, po prostu jest za dużo, wydaje mi się, że osób mam na aktyw, żeby się tutaj pojawiły, chyba o to chodzi. To mi się wydaje przynajmniej, no nie wiem. Kogo bym wybrał teraz? Nie wiem, szczerze, Jay Styles, Randy. Ja Randy jest dobrą opcją, tak pieniężnie, tutaj właśnie mam kilka tych opcji i Randy jest najlepszą opcją, albo The Fiend w sumie też był opcją, ale myślę, że... The Fiend czy Randy? Może The Fienda wybiorę, tak? Czemu nie? The Fienda wybierzmy. Oni wybierają The Miza, może być. My teraz jakąś zawodniczkę wybierzmy, żeby Rhea miała przynajmniej jedną rywalkę. Bianca. Co będzie Bianca? Myślę, że to będzie Bianca. Mamy Bay, to jest Bay, on jest Hill. Myślę, że wybierzmy Biankę tutaj. O, nie biorą Bailey. Akurat myślałem od Bailey, a Bianką. No dobra. Teraz może by się przydał jakiś bardziej midcardowy zawodnik, choć z drugiej strony jakby są tutaj zawodnicy ciekawi. LA Knight tylko 275 tysięcy, jest tutaj też Nakamura. LA Knight mógłby być dobrą opcją. Bo to sobie nie powinny tutaj niektóre zniknąć jakby. Mam wrażenie, one powinny być jako w kontraktach, mam wrażenie właśnie, więc do tego nie znikną. A na początku nie wiem, chcę w miarę nie... Nie wiem, jakby chcę troszeczkę mieć ten roster, żeby on jakkolwiek wygląda, może powiedzieć. Dlatego myślę, że pójdźmy po LA Knighta teraz. Jako tak najbardziej może midcardowy zawodnik. Jedna pewno jeszcze zawodniczka się przyda, taka właśnie IO269. No to, a jest Leaf. Leaf kosztuje tylko 213. To jest zdecydowanie promocja, bym powiedział, więc Leaf bierzemy tutaj. Taki kontrakt malutki dla Leaf to jest na pewno taki mało płat, to na pewno jest dobra opcja, dobra. Teraz bym brał szczerze poniżej 300 tysięcy, bo tak jak już mówiłem, chcę mieć roster w miarę dobry, aby liczny. Jest Nakamura, jest Bron Breakker tutaj, jest Ricochet na przykład, Damien Priest, Balor, czy oni wybierają przedtem Balora już? Mogę sprawdzić? Nie mogę chyba tego sprawdzić. Nie wiem, czym. Może lepiej nie będę klikał tutaj czegoś, bo jeszcze tu się źle skończy, a nie, mogę, dobra. Czy oni brali właśnie Finna Balora? Nie brali. A czy Finn Balor tutaj w ogóle jest? To ja nie widzę, właśnie nigdzie nie widzę Finna Balora. To szkoda, bo myślałem o Finna Balora, ale mam Damiena Priesta. Więc jakbyśmy mieli Priesta, byśmy czekali na właśnie potencjalnie. Mogliśmy właśnie poczekać na Finna Balora, więc mógł być Priest. Jak to wygląda u nas? Potrzebujemy Heela na pewno. Tak, potrzebujemy na pewno Heela. Więc myślę, że wybierzmy Damiena Priesta. Możemy wybrać Priesta tutaj. Oni wybiorą Nikki Cross. Wybierzmy na pewno jeszcze jedną zawodniczkę. Cztery zawodniczki na początek, myślę, że to jest dobra jakby liczba. Koło 200 tysięcy też pewnie. Jak to wygląda? Mamy heal, face, czyli heal zawodniczkę jakoś potrzebujemy. To mogło być... Wolałbym, żeby ona była od razu heal, żebym nie musiał robić jej turn, można powiedzieć. Jest Piper Niven. Jest Dakota Kai. Może bym wybrał Io. Chyba pójdę jednak po Io, ona troszkę więcej kosztuje, ale myślę, że Io byłaby opcją. Jest Heal, tak? Na sam początek. Tak, no dobra, więc tym bardziej. Io Sky wybierzemy. Oni biorą Ivara.
Jakiś zawodnik, jakiś zawodnik. Teraz Ricochet jest opcją. Austin Fury jest tutaj. Jest Chad Gable na przykład. Carmelo Hayes jest tutaj. Wziąłbym Carmelo naprawdę. Myślę, że Carmelo bym wziął. Najpierw Ricochet. Mamy jeszcze 670 tysięcy. A Row będziemy mieli... No myślę, że na pewno nie będziemy mieli tag teamu zbytnio teraz. Czy mam tutaj kogoś, jakby można powiedzieć, że mogę zrobić tag team? Mógłbym Balorem przed. Carmelo Hayes, dawniej Trick Williams. Mógłbym niby z nim zrobić, ale Tricka chyba tutaj nie ma. Czy jest Trick Williams? Jest tutaj Trick Williams, czy nie ma go tutaj? Wow, Raquel tylko tyle. Raquel też myślę, żebym zgarnął. To jest Roxanne. Nie ma tutaj Tricka Williamsa, no dobra. Ale potencjalnie właśnie z tych osób, które są troszkę już tańsze, no to... Są to, jest tutaj kilka osób, które są ciekawe. Dość Cora Jade na przykład można byłoby... Może weźmy Corę, Jade i... Albo Roxanne Perez. Roxanne Perez? Ostatnio jaką zawodniczkę wybieraliśmy? Ostatnio Io, czyli mamy po... Mamy cztery zawodniczki, po dwie takie. A więc myślę, że no to wybiorę Roxanne pewnie. I jeszcze... Albo nie, Raquel, tak, Raquel. Raquel na pewno wybierzmy, Raquel na pewno się przyda. Możemy z nią zrobić Leaf Tag Team. Jeszcze wybierzmy jednego zawodnika jakiegoś. Może jeszcze jeden taki troszeczkę lepszy wybór, na przykład, nie wiem, na przykład Shinsuke Nakamura. Może Shinsuke Nakamura, tak? No, pewnie Shinsuke. I tak, w taki sposób zakończymy. Oni jeszcze kogoś wybiorą? Oni jeszcze wybiorą Omasa, więc oni będą mieli 77 tysięcy tylko. Oni kończą, ja sobie zachowam te pieniądze. Zachowam sobie te pieniądze, bo z tymi pieniędzmi tutaj zostać. Dlatego robimy end draft, tak. Podoba mi się nasz roster. Podoba mi się nasz roster. No i jedyna ta naprawdę opcja, jedyne osoby, które bardzo chciałem, które oni mają, szczerze, to pewnie tylko Seth, Becky i Bailey. Myślę, tak jak myślę. To znamy też, oczywiście robiliśmy już, znamy oczywiście, może powiedzieć, zasady tutaj wszystkiego, bo już próbowaliśmy to robić. Mam nadzieję, że damy radę, mam nadzieję, że damy radę tym razem. Bierze tym razem, damy radę, select. Dobra, czyli właśnie tak, myślałem, mamy tyle pasów i tam myślałem, nie będę nikomu dawał. Myślę, że zrobię tak samo jak ostatnio, bo ta opcja mi się nie ukrywam podoba, żeby właśnie zrobić po prostu te wszystkie pasy wyłonić na pay-per-view. Dlatego wydaje mi się, że właśnie dajemy tak, confirm, to the moon dostajemy i the best offense. Jeszcze get schooled. Dobra, więc mamy te wszystkie rzeczy i mamy to właśnie, no dość dużo tych rzeczy na sam początek. Mógłbym potencjalnie pójść, bo już talent scout i podpisać, ale na razie może nie. A więc nasz roster wygląda nie najgorzej. Nie jest to szeroki roster na pewno, ale jest spoko. Tak sobie właśnie wstępnie próbuję myśleć nad walką o pas na Undisputed Universal. No, dość wydaje się, że powinien to być potencjalnie Roman na pewno i niby Cody, ale jest to jeszcze The Fiend. Co byśmy zrobili Triple Threat na przykład, pomiędzy tą trójką. To mogło być dobre. Potem szedł o pas Intercontinental przed Nakamura, LA Knight. O pas Women's Championship Bianca kontra Rhea, może potencjalnie. Jakbym miał jakąś tag team partnerkę do Io, a przed Dakotę na przykład, to mógłbym potencjalnie zrobić też walkę o pasy Women's Tag. Potrzebowałem też Balora i jakbym miał Balora i Tricka Williams, to już bym mógł na przykład zrobić Judgment Day kontra Carmelo Hayes i Trick Williams. Wiadomo, że w rzeczywistości Carmelo i Trick będą mieli walkę, już nie są razem, że jakby w tag teamie, czy tam nie współpracują, można powiedzieć. Ale tutaj mogliśmy to zrobić. Myślę, że na tym pierwszym show nic sobie nie wybiorę z tego. Tylko muszę właśnie z tymi pieniędzmi, to będzie problem. Liczyłem, że mogę mieć jeszcze lepszą sytuację, ale z tymi, jeśli chodzi o pieniądze, to będzie troszeczkę z tym problem. Wydaje mi się, że dalej będzie z tym troszeczkę problem.
Właśnie Rey Mysterio pewnie jest tak drogi, bo jest immortal, aż już pewnie dlatego. A tak to inne w miarę osoby są ikonami. Właśnie w miarę tutaj te osoby mają icons, te najlepsze, te 15 około mają tę ocenę. Wydaje mi się, że będziemy... Będę próbował właśnie te finanse w miarę tutaj dobrze przemyśleć, żeby to zrobić, ale z drugiej strony będziemy na pewno musieli się ulepszyć te show logistics. Pierwsze show myślę, że nie będziemy tutaj nic ulepszać, ale będziemy musieli ulepszyć te show logistics. Będziemy musieli też prędzej później jakieś osoby zgarniać tutaj, więc no zobaczymy jak nam to pójdzie. Będę próbował, na pewno właśnie mam jedną rzecz z głowy, wszyscy są specialist, więc nie będzie czegoś takiego, że ta walka nie jest dobra, bo się nie dobra i dobrze stylami. To jest na pewno jedna rzecz, która dobrze mam z głowy, więc jedyna rzecz, którą naprawdę się muszę martwić, to finanse, to są te finanse. Na pewno praktycznie zawsze w każdym sezonie jest taka, przychodzi ta oferta, że jakaś osoba odchodzi chyba na 5 tygodni, ale za to ma się chyba 500 tysięcy, więc to jest na pewno rzecz, którą pewnie, no jeśli nie będzie, no pewnie, nawet myślę, że ktokolwiek pójdzie, oddam naprawdę każdego, za 500 tysięcy nawet mistrza albo mistrzynię jakąś oddam, bo to jest 500 tysięcy. Dlatego na pewno muszę mieć w głowie to, że prędzej czy później w tym sezonie pewnie, no chyba dostałem taką ofertę 500 tysięcy. I będę musiał myśleć właśnie, mam wiele planów tutaj odnośnie jakich bym właśnie żył pojedynków, tylko mam też wiele osób, które bym chciał, nie mam na rosterze obecnie. To jest właśnie ten problem, że naprawdę jakby, to jest jedyna rzecz, która mi została, która mi nie pasuje, ale tego chyba nie mogę już zmienić, to jest właśnie to, jak drogie po prostu są te osoby. Że 400 tysięcy muszę zapłacić na to, żeby do końca sezonu byli, to jest dość dużo bym powiedział, nie wiem. Może nie, w sumie oni nie są już tacy drodzy, bardziej są drogie te osoby, które właśnie tutaj próbujemy podpisać. Czy chcę tracić 25 tysięcy, to żeby potencjalnie jakoś podpisać już teraz, nie wiem. Ale mogę spróbować w sumie, dobra, może jednak powinienem jeszcze kogoś podpisać, albo nie wiem w sumie, czy powinien to zrobić? Ale dobra, zrobię to. Jest Jey Uso i jest Jimmy. Chciałbym obydwu szczerze. Nie wiem, że chciałbym obydwu w sumie. Jeya mógłbym podpisać na ten 5 tygodni. Miałbym jednego zawodnika wtedy na takim kontrakcie. Czy to byłby Jey, czy to w sumie Randy, albo Jimmy. Chciałbym z tej trójki, żebym pisał. Randy ma najmniejszą płacę, więc może to Randy'ego bym wybrał. Bo Randy ma najmniejszą płacę, więc wydaje mi się, że jakby Randy to będzie najlepsza opcja. Więc jeszcze podpisaliśmy Randy'ego, więc tym bardziej nasz roster wygląda dość solidnie na sam start. Wygląda to dość solidnie. Będę musiał już umyśleć właśnie jakie mam plany. Kto o jakie pasy w walce. Będę musiał o tym przemyśleć. Potencjalnie już bym mógł zrobić Legacy, nie, przed Cody i Randy, ale póki nie mam dużego rosteru, to nie mogę ich dać do tag teamu. Więc mógłbym na siłę zrobić tak i tak team potencjalnie. No i czy te tag teamy się będą pojawić, czy osoby do tag teamu będą się pojawić, że będziemy tutaj różnych zawodników i zawodniczki dodawali. Myślę, że dzisiaj nie będę robił żadnego show. Dzisiaj zrobiłem sobie draft, zrobiliśmy taki organizacyjny pierwszy odcinek, a w następnym odcinku standardowo tak jak w poprzednich seriach będą na odcinek dwa show, więc w następnym odcinku dwa pierwsze row. Następny odcinek kolejny row i potem pay per view. Tak to będzie wyglądało. Tak to właśnie będzie wyglądało. Tym razem mamy, widzę, że mamy tak, mamy inne 15 shows w title match, to znaczy, że tylko 10 show bez title matchu. To brzmi bardzo mocno, więc będę musiał jakby patrzeć na to, co będę chciał zrobić z tych, bo będziemy musieli zrobić 6 z tych rzeczy, czy 5, już zapominam. 5 na minimum, 5 albo 6 będziemy musieli zrobić, żeby mieć ten pucharek, dlatego będę musiał o tym pamiętać. A tym wszystkim zajmiemy się już, jak będziemy startowali na dobre, czyli w następnym odcinku, a teraz będę powoli kończył. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka pierwszego, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!